Gdyby nie bliźniacze płomienie, gdyby nie było podziału stanu jedności na yin i yang, to nie byłoby dualności ani indywidualnych świadomości w rzeczywistości. Byłoby tylko jedno, poziom istota Stwórcy przez nikogo nie nazwany ani niepoznany. To znaczy, że jeżeli doświadczasz siebie w tym świecie, to ma swój bliźniaczy płomień, bo inaczej nie mógłbyś ani siebie, ani tego i każdego innego świata doświadczać. Tu na Ziemi nie musisz być w związku ze swoim bliźniaczym płomieniem, ale jeżeli chcesz wejść na wyższy poziom rzeczywistości, to musisz powrócić do swojego lokalnego tam stanu jedności, wyższego ja, by z tamtego ciała doświadczać tamtej rzeczywistości, a zrobisz to tylko poprzez połączenie się w jedno ciało ze swoją jedyną połówką. Na tamtym poziomie także odnajdziesz swój bliźniaczy płomień i będziesz je odnajdywać aż do samej góry, do pierwotnej pary yin i yang, aż oni się połączą i zakończy się kolejny cykl pulsu rzeczywistości, bo po tym ostatecznym akcie miłości i jedności, chwili odpoczynku w istocie Stwórcy, powstanie kolejna para bliźniaczych płomieni, która stworzy nowe dzieło stworzenia zgodnie z rytmem serca Stwórcy.